omówienie najważniejszych przywilejów szlacheckich. Oczywiście przywileje szlacheckie tak z naszego, można powiedzieć, spojrzenia z dystansu, do czego doprowadziły, mogą nam uświadamiać, że to powolne oddawanie dużej ilości praw władających szlachcie doprowadziło do osłabienia Polski. Ale oczywiście, kiedy je wprowadzano, nikt w ten sposób na to nie patrzył. One były wprowadzane, ponieważ ktoś chciał coś osiągnąć, a jedyną możliwością było uzyskanie przychylności, na przykład szlachty. Ale od samego początku. Pierwszy to przywilej z cieni. 5 maja 1228 roku Władysław III Laskonogi. Była to obietnica zachowania immunitetów oraz rządzenia według rady baronów i biskupa. Później był przywilej lutomyski. 1 września 1291 roku Wacław II, który obejmował tron krakowski i po prostu musiał się jakoś, można powiedzieć, zdobyć przychylność. Była to obietnica obsadzania urzędów, ale tylko miejscowymi, nie nakładania nowych podatków, zagwarantowania nienaruszalności nadań i przywilejów. Po prostu, żeby Wacław II mógł objąć tron krakowski, musiał zapewnić tym wyższym warstwom zachowanie ich praw. Później był przywilej budzyński. 1355 rok w Budzie, czyli terytorium Węgier. Ludwik Węgierski, który chciał objąć tron Polski. Szlachta została zwolniona z nadzwyczajnych podatków. Wprowadzono wynagrodzenie za wyprawy zagraniczne, a król w czasie podróży utrzymuje się za swoje pieniądze, nie za pieniądze, można powiedzieć, miejscowej szlachty, tam gdzie przebywał. Później przywilej koszycki. 17 września 1374 roku, a dla duchowieństwa w roku 1381. Też Ludwik Węgierski, który chciał, żeby któraś z jego córek miała zapewnioną sukcesję, żeby to ona została królową Polski. Zobowiązanie się króla do wykupu szlachty z niewoli, tylko jeden podatek od szlachty, nieprzekazywanie zamków, starostw obcokrajowcom, osobom niebędącym obywatelami, mieszkańcami Polski. Był ten przywilej koszycki, to taki ogólny wzrost pozycji szlachty. Następnie był przywilej czerwiński. 23 lipca 1422 roku Władysław II Jagiełło przed wyprawą krzyżacką, żeby zdobyć, można powiedzieć, przychylność szlachty, żeby w ogóle wzięła udział. I tak, nietykalność majątkowa bez prawomocnego wyroku. Król musi mieć zgodę Rady Królewskiej na bicie monety, sądzenie według prawa pisanego, zakaz bycia równocześnie starostą i sędzią. Później był statut warcki, 28 października 1423 roku. Też Władysław II Jagiełło, chcący zagwarantować tron dla swoich potomków. I tak. Można wykupywać sołectwa od sołtysów krnąbrnych i nieposłusznych, tak żeby szlachta była w stanie, niejako można powiedzieć, walczyć z tymi krnąbrnymi i nieposłusznymi sołtysami. To też ograniczenia w poruszaniu, w przemieszczaniu się chłopów ze wsi, na przykład do miasta, a wojewoda ustala ceny maksymalne w miastach. Następnie przywilej jedlinieński, 1430 rok, nietykalność osobista szlachty bez wyroku sądowego oraz rok 1403, przywilej krakowski. Kościelne dostojeństwa mogą być zajmowane wyłącznie przez szlachtę. To też Jagiełło i często te oba przywileje łączy się w jedno i mówi się o przywilejach jedlińsko-krakowskich. Później mamy przywilej cerekwicko Nieszawski, rok 1454, Kazimierz IV Jagiellończyk. No i tutaj chodziło o udział w wojnie trzynastoletniej. I tak, zaostrzenie kar za ucieczkę ze wsi, tu chodzi oczywiście o chłopów, bez zgody sejmików, niezwoływanie pospolitego ruszenia, nowych praw i podatków, czyli bez zgody sejmików nie ma pospolitego ruszenia, nowych praw i podatków.
duże ograniczenie dla króla. Następnie był przywilej piotrkowski. Rok 1496, Jan I Olbracht. I tu przed wyprawą turecką. I tak, najwyżej jeden chłop może opuścić wieś rocznie. Czyli można powiedzieć już takie bardzo, bardzo skuteczne ograniczenie możliwości ucieczki, wydostania się chłopów ze wsi. Mieszczanie nie mogą mieć dóbr ziemskich. Szlachta zwolniona częściowo z ceł. Więc tak, ograniczono mocno możliwości mieszczan. Mieszczanie już nie mogli, można powiedzieć, mieć podobnych rzeczy jak szlachta, na przykład tych dóbr ziemskich. Szlachta w ten sposób bardzo mocno i skutecznie ograniczyła możliwości rozwoju mieszczan. I mamy konstytucję Nihilnowi, Aleksander Jagiellończyk, rok 1505. Nowe prawa tylko za zgodą Senatu i Izby Poselskiej. Niepociąganie spraw świeckich pod trybunały duchowne. Gwarancja wolnego wyboru urzędników sądowych. Nihilnowi nic nowego spowodowało, że władza króla była mocno ograniczona. On nic nie mógł nowego w prawach wprowadzić względem szlachty bez zgody szlachty. Czyli zawiązanie rąk przed możliwością ograniczenia czegokolwiek szlachcie. W 1518 roku Zygmunt I Stary, kolejny przywilej, król nie sądzi sporów pomiędzy panami świeckimi czy też duchownymi, a ich poddanymi. Czyli król nie ma prawa wtrącać się pomiędzy sprawy pomiędzy panami a ich poddanymi. Rok 1520, też Zygmunt I Stary, pańszczyzna minimum jeden dzień tygodniowo. Do tego wolna dla szlachty żegluga po Wiśle. Ograniczenie sądów miejskich, możliwości sądów miejskich, gdy sprawcą był szlachcic. A rok 1538, zakaz usuwania stanowisk szlachciców przez króla. Czyli król nie mógł usuwać ze stanowisk szlachciców. Tutaj musiał mieć zgodę na przykład sejmików. Więc w ciągu wprowadzania tych przywilejów szlacheckich bardzo mocno zostało oczywiście ograniczone możliwości króla. Szlachta się bardzo skutecznie zabezpieczyła przed możliwościami jakichkolwiek zagrożeń ze strony króla, monarchy. Zwiększyła swoją, można powiedzieć, swoje prawa, przywileje względem mieszczan i to bardzo, bardzo mocno i mocno ograniczono jakiekolwiek prawa chłopów. O ile jeszcze wcześniej w średniowieczu te prawa chłopów mieszczan były dosyć fajne, to po wszystkich przywilejach szlachta miała o wiele, wiele więcej praw, a oni byli bardzo mocno ograniczeni. Dziękuję na dzisiaj, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.